19 listopada 1846 roku Matka Boża objawiła się dzieciom, Melanii i Maksymilianowi. Dała im dwa przesłania, dwa orędzia. Jedno z nich było głoszone od razu i rozprzestrzeniało się gwałtownie już w pierwszych tygodniach od objawienia. Drugie natomiast, tak zwany sekret, było ukrywane. Było tym sekretem przez wiele lat. I miało zostać ujawnione nie szybciej niż kilkanaście lat później, po 1858 roku. Sekret ten został opublikowany po raz pierwszy dopiero w 1873 roku, a więc 27 lat po objawieniach Matki Bożej w La Salette. Kilka lat później papież Leon XIII wezwał Melanię do Rzymu, aby usłyszeć osobiście słowa Matki Bożej z jej ust. Tak zwany sekret. Sekret z La Salette. Sekret. Melanio, to, co powiem ci teraz, nie musi pozostać sekretem na zawsze. Możesz to opublikować w 1858 roku. Kapłani, słudzy mojego syna, kapłani przez swoje złe życie, przez brak uszanowania i pobożności w celebrowaniu świętych tajemnic, przez miłość do pieniędzy, przez upodobanie w honorach i przyjemnościach, kapłani stali się naczyniami nieczystości. Tak, stan kapłański woła o pomstę i pomsta jest nad ich głowami. Biada kapłanom i osobom poświęconym Bogu, którzy przez swą niewierność i złe życie krzyżują mego syna po raz wtóry. Grzechy osób poświęconych Bogu wołają o pomstę do nieba i teraz pomsta stoi już w ich drzwiach. Nie ma już nikogo proszącego o miłosierdzie i przebaczenie dla ludzi. Nie ma już szczodrych dusz. Nie ma już nikogo godnego składania nieskalanej ofiary przedwiecznemu w imieniu świata. Bóg uderzy w niespotykany sposób. Biada mieszkańcom ziemi. Bóg wyleje swój gniew i nikt nie będzie w stanie uciec od tylu nieszczęść jednocześnie. Kierownicy i przywódcy ludu Bożego zaniedbali modlitwę i pokutę. Szatan zaćmił ich umysły. Stali się oni tymi zbłąkanymi gwiazdami, które dawny diabeł pociągnie swoim ogonem na zagładę. Bóg pozwoli starożytnemu wężowi posiać rozłam pomiędzy władcami. We wszystkich społecznościach i rodzinach będą cierpieć męki zarówno fizyczne, jak i moralne. Bóg pozostawi ludzi samymi sobie i będzie zsyłał kary jedną po drugiej przez ponad 35 lat. Ludzkość znajdzie się w przededniu najbardziej przerażających plag i wielkich wydarzeń. Musi oczekiwać, że będzie rządzona rózgą żelazną i pić kielich Bożego gniewu. Niech wikariusz mojego syna, papież Pius IX, nie opuszcza Rzymu po 1859 roku. Niech będzie nieugięty i wielkoduszny. Niech walczy bronią wiary i miłości. Ja będę z nim. Niech strzeże się Napoleona. Jego serce jest dwoiste. Będzie chciał być papieżem i cesarzem równocześnie. Bóg wkrótce go usunie. On jest tym orłem, który chcąc zawsze się wznosić, padnie wkrótce pod mieczem, którego chciał użyć, by zmusić ludzi do uwielbienia siebie. Włochy będą ukarane za swoją chęć zrzucenia jarzma Pana Panów i poddane wojnie. Krew będzie płynąć ze wszystkich stron. Kościoły będą zamknięte lub zbezczeszczone. Kapłani i duchowni będą wywiezieni lub mordowani
i to w sposób okrutny. Wielu porzuci wiarę. Liczba księży i duchownych, którzy odłączą się od prawdziwej religii, będzie wielka. Między nimi znajdą się nawet biskupi. Niech papież strzeże się cudotwórców, bo przyszedł czas na najbardziej zdumiewające cuda na ziemi i na niebie. W 1864 roku Lucyfer razem z wielką liczbą diabłów zostanie uwolniony z piekła. Stopniowo niszczyć będą wiarę. Nawet osoby poświęcone Bogu tak oślepną, że bez specjalnej łaski osoby te przyjmą ducha tych złych aniołów. Wiele domów duchownych straci wiarę zupełnie i spowoduje potępienie wielu dusz. Złe książki będą rozprzestrzeniać się po ziemi, a duchy ciemności będą wszędzie szerzyć rozprężenie w rzeczach dotyczących służby Bożej. Będą one miały wielką władzę nad naturą. Będą też kościoły do służby tym duchom. Ludzie będą przenoszeni z miejsca na miejsce przez te złe duchy, nawet kapłani, ponieważ nie będą oni żyć zgodnie z duchem Ewangelii, który jest duchem pokory, miłosierdzia i gorliwości dla chwały Bożej. Zmarli i sprawiedliwi będą wskrzeszeni. I tutaj w nawiasie przypis Melanii. To znaczy, że ciała te będą przybierać postać sprawiedliwych, którzy niedawno żyli na ziemi, aby łatwiej zwodzić ludzi. Ci, tak zwani zmartwychwstali, zmarli, którzy nie będą niczym więcej niż diabłami pod ich postacią, będą głosić inną Ewangelię, sprzeczną z prawem Jezusa Chrystusa, przecząc istnieniu nieba, o ile nie będą oni de facto duszami potępionych. Wszystkie te dusze pojawią się łącząc się ze swymi ciałami. Koniec tego przypisu Melanii. Na każdym miejscu dziać się będą nadzwyczajne cuda, gdyż prawdziwa wiara zostanie stłumiona i fałszywa światłość oświetla świat. Biada książętom Kościoła, którzy zajmować się będą wyłącznie dodawaniem bogactw do bogactw, zabezpieczaniem władzy i obnoszeniem swojej pychy. Wikariusz mojego syna będzie musiał wiele wycierpieć, bo przez pewien czas Kościół poddany będzie wielkim prześladowaniom. Będzie to czas ciemności. Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys. Zapominając o wierze świętej, każdy człowiek będzie chciał sam sobą kierować i wynosić się ponad innych, równych sobie. Świeckie i kościelne władze będą obalone, wszelki porządek i sprawiedliwość będą zdeptane. Widać będzie jedynie morderstwa, nienawiść, zazdrość, kłamstwo i nieład, bez miłości ojczyzny i rodziny. Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał. Będę z nim aż do dopełnienia się jego ofiary. Źli będą wielokrotni nastawać na jego życie. Nie będą oni w stanie skrócić jego dni, ale ani on, ani jego następca nie zobaczył triumfu Bożego Kościoła. Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam cel – obalić i doprowadzić do zaniku wszelkich zasad religijnych, torując drogę materializmowi, ateizmowi, spirytyzmowi i występkom wszelkiego rodzaju. W roku 1865 obrzydliwość widziana będzie w świętych miejscach. W klasztorach kwiaty kościoła zginą i diabeł stanie się królem wszystkich serc. Niech ci, którzy są kierownikami wspólnot zakonnych, mają się na baczności odnośnie osób, które przyjmują. Diabeł użyje całej swej złości, aby wprowadzić do zakonów osoby oddane grzechowi, by nieporządek i zamiłowanie do cielesnych przyjemności rozprzestrzeniały się po całej ziemi. Francja, Włochy,
Hiszpania i Anglia toczyć będą wojnę, krew płynąć będzie ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem. Wybuchnie wojna powszechna, która będzie przerażająca. Przez pewien czas Bóg nie będzie pamiętał o Francji ani Italii, bo Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest już tam znana. Niegodziwi spuszczą ze smyczy całą swoją złość. Nawet po domach będą morderstwa i wzajemne masakry. Z pierwszym oślepiającym uderzeniem Bożego Miecza z góry cała natura zadrży z przerażenia, gdyż zbrodnie i nieład ludzi przebiją sklepienie niebios. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego orędzia. Dołączam tutaj od razu drugą część tego orędzia, która została opublikowana 2 dni wcześniej przeze mnie. W ten sposób słowa Matki Bożej będą kompletne. Zapraszam do subskrybowania, a jeśli chcecie wspomóc mnie w walce z pedofilem w Gdańsku, to zapraszam Was do obejrzenia filmu pod tytułem To, co chcę powiedzieć, część 2. Sekret z La Salette.